Tradycyjne powitanie lata odbyło się dziś na plaży w Szeligach. Jak co roku gmina Ełk przygotowała dla swoich mieszkańców mnóstwo atrakcji zarówno sportowych, jak i muzycznych. Odbyły się m.in. zawody na wodzie, czyli wyścigi kajaków oraz rowerów wodnych, a czas umilał zespół Stradunianki, Jarzębina oraz Karuzela Noela. Panie z ludowego zespołu Stradunianki oprócz śpiewania brały udział również w konkurencjach sportowych. Organizatorzy przyznali zespołowi specjalną nagrodę za najlepszy taniec na jeziorze. Startując w wyścigach rowerów wodnych, Stradunianki potrzebowały pomocy, by dopłynąć do brzegu. A pierwsze miejsce umiejętnie kierując rowerem wodnym zdobyli Wiktoria Smoleńska i Oskar Szałach. Wziąłem udział w tym wyścigu rowerowym za namową mojej koleżanki. Dzisiaj wygraliśmy dlatego, że szybko pedałowaliśmy. Trzeba było też dobrze sterować. Inne drużyny miały problemy z pedałowaniem, no i poprzez to dużą praktykę w pływaniu udało nam się. Bardzo się cieszymy z wygranej pierwszego miejsca. Jak przyznają mieszkańcy gminy Ełk, miło jest co roku razem rozpocząć sezon letni. Na plaży w Szeligach nie było tłumów, przybyli ci, których nie odstraszyła pogoda. Świetnie, dopiero się impreza zaczęła, ale myślę, że dalej będzie fajnie, bo dzieci będą teraz biegać. Też nie pada, to jest bardzo ładna. Byłam na rowerku, jeszcze będziemy biegać ogólnie z braćmi, z siostrą. Kiełbaski dobre, bigos świetny. Nie ma co narzekać, bardzo fajnie. Bardzo miło. Szkoda, że pogoda nie jest lepsza, to by pewnie było więcej ludzi, prawda? A tak jest troszkę mniej ludzi, ale jest wesoło i fajnie. Myślę, że jeszcze wszystko się rozwinie, tak? Pogoda trochę nie dopisała, ale tak to super jest. Przyjechaliśmy zobaczyć. Akurat teraz się by pogodziło, trochę jest lepiej. Także fajnie, fajnie, wesoło. Nie, na razie w tej chwili jest dobrze. Wójt gminy Ełk Antoni Polkowski zaznaczył, że nieważna jest aura, a wspólna zabawa i integracja mieszkańców gminy. Pogoda jest zawsze, zależy kto co w sercu nosi. Ja noszę zawsze uśmiech w sercu i w duszy i na twarzy. Dlatego pogoda dopisała. Dzisiaj sobie jest wiele konkurencji dla wszystkich, dla dorosłych, dla dzieci. Nawet zawody pływackie, jak ktoś się odważy, bo woda niekoniecznie jeszcze jest za ciepła. Jak co roku zespoły ludowe z naszej gminy zespoły. Impreza będzie trwała do późnych godzin wieczornych. Może się popatrzeć w niebo, że słońce już wysoko na niebie świeci. Zrobić troszkę cieplej i na pewno do nas przybędą. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowało Radio 5.